Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacji. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałem spytać lewicowego rządu, a także lewicową opozycję, że czy zdaje sprawę, co to jest człowiek pracy? Wy mówicie stale o człowieku pracy, to jest przedsiębiorca, to jest robotnik, to jest człowiek pracy. Ale przecież jest tylko 8 godzin dziennie człowiekiem pracy, 16 jestem konsumentem. Do roku 18 i po na emeryturze nie jestem człowiekiem pracy. Na urlopie nie jestem człowiekiem pracy. Człowieka pracy mnie jest 1/4. Jeżeli człowiek pracy zarobi złotówkę, to po pracy stać 4. Dlatego właśnie mamy kryzysy, że rządzą lewicowe pomysły, dba się o ludzi pracy. Słyszeliśmy tutaj słowa z strony PSL-u. Przedsiębiorcy nie potrzebują pieniędzy, potrzebują, brakuje im popytu. Trzeba dać pieniądze konsumentom, żeby mogli kupować. Nie popierać przedsiębiorców, tylko po to, żeby ludzie mieli pieniądze, zmniejszyć podatki, po to, żeby ludzie mieli pieniądze i mogli kupować. Ci ludzie będą kupowali od tych przedsiębiorców, którzy robią dobre i tanie rzeczy. To jest najlepsza kontrola, a nie kontrola państwowa. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.